Čujem kamaráči, kamarátky, kamaráčiontka, šanovní pánstvo. No možno to keď s kamaráčiontkami to vše sa žije, bo YouTube vymaga ode mňa, že im zaznačujú, že to nie je preznačovaný program, nebude ten program preznačovaný dla detí. No ale my máme také kamaráčiontka, že sú absolútne bardziej dojrzałe od wielu tých dojrzałych. Tak, przywitałem Państwu, kamratów, takim utworem, który zaranżowałem na podstawie takiego znanego klasyka The Sound of Silence, czyli dźwięk ciszy. No, a może wyjaśnię to pod koniec nagrania. Związany jest z drugim moim takim nagraniem, który właśnie pragnę zakończyć, ale to może pod koniec. Tak, dzisiaj jest siódmy, jak to się nazywa, jest dzień 7 lutego, tak się chyba poprawnie to nazywa po polsku, w języku poprawnym polskim, nie 7 lutego, tylko 7 lutego, chyba tak. No mało ważne. Wtorek. No i po długim czasie, też prawie chyba miesiąc czasu nic nie nagrywałem. Ostatnio to był ten taki świąteczny festiwal świateł trochę. Ale też dużo na tematy bieżące nie wspominałem. No dlaczego? No nie, byłem nieobecny, no prawie jedną drogą nogą już się wybierają na drugi świat. No i to może i czas już, bo 73 krzyżyk na karku. Już w zasadzie jestem spakowany, no ale jeszcze ten u góry tam mówię, że to jeszcze nie ten czas jeszcze. No on ma swoje tam plany. Nie wolno jemu czy jej, czy onu. Różnie tam nie musi być to starzec taki z tą długobrodą, siwą. Zmieniać jego planów. W każdym razie przechodziłem bardzo ciężko grypę w tych swoim dość już bardzo, no nawet długim życiu, bardzo długim dla niektórych. Przechodziłem, nie wiem, z 10, z 15 razy grypę. Szczególnie w latach PRL-u. No to było prawie rok w rok. Taki niechciany prorok, czyli grypka. Z tym, że dawniej to grypę się przechodziłem, no nie tylko ja, było nawet takie powiedzenie, że jeżeli grypa cię dopadnie, to jeżeli bierzesz lekarstwa, no to będziesz przechodził tydzień. A jeżeli bez lekarstw, tylko tam cytrynki, herbatki jakieś wspomagające, malinowe i tak dalej, no to tylko 7 dni. Także czy tak, czy owak, na jedno kopyto to wszystko wychodziło. Teraz natomiast miałem typowe objawy grypy, co nawet lekarz stwierdził. A jednak to było, przechodziłem nie tydzień, jak normalnie, czasami przechodziłem 5 dni, tylko to trwa no, co najmniej miesiąc. Co najmniej miesiąc czasu od Sylwestra, już na Sylwestra nie byłem w stanie, czyli gdzie ludzie się bawili, a ja kichałem na to wszystko. I dosłownie, bo chusteczki te higieniczne, jednorazowe, to były zużywane w tempie Allegro, czyli jakieś tam takie pudełko tych chusteczek jednorazowych starczało na maksimum 2 dni. 150-200, ale ja takie nieładne tematy poruszam, także już pomału wyszedłem, dzięki również antybiotykowi, no bo miałem zapalenie oskrzeli, w końcu poszło, gdyby to by poszło, a zapalenie płuc, no to w moim wieku, no to jest trochę nawet dość więcej niż trochę niebezpieczne.
Także fajna taka ciekawostka, proszę Państwa, gdzie mój lekarz taki rodzinny, który mam tutaj w Kanadzie od lat i przestał, no, zaczął mnie unikać w czasie tej w cudzysłowie pandemii, a nie chciał mnie widzieć, zawsze tylko telefonicznie dawał mi porady, jak miałem jakieś tam problemy. Nawet kiedyś jakieś miałem tam problemy skórne, to powiedział, że mi opisywał tylko, jak to wygląda. Mówię, to może ci prześlę, ja zdjęcie, jak to wygląda. Dlatego nie, mówię, jak opiszesz, to dam ci. No wiem, że mi dasz Tylenol, czyli ten najbardziej popularny taki coś a la aspiryna polska. Środek panaceum na wszystkie choroby. No i skończyło się, kiedy już miałem takie problemy, że zaczęło mi tam mocno rzędzić w płucach, poszedłem do mojego lekarza, który już gdzieś od pół roku przyjmuje nie online, tylko stacjonarnie w gabinecie. No i kiedy te wszystkie objawy mu pokazałem i tam obsłuchał tego, zasugerowałem, panie doktorze, ale może to jest ten koronawirus, mówię, takie słyszałem, że to bardzo niebezpieczne, że to właśnie, no ja myślę, że ja mam to, bo to wszystkie takie objawy, no oczywiście ja to w duchu się ryczałem ze śmiechu, jak mu to mówiłem, bo on taką skupioną minę miał, bardzo się wsłuchiwał meritum mojego tego wywodu. I mówię, no wszystko typowe to były objawy. Nie mam smaku, węch straciłem. Może jakiś test, mówię, tutaj by pan zasegurował. Ale wie pan, mówi, on odpowiada, że my już testów tutaj nie mamy. My musiał pana gdzieś wysłać do specjalistycznej. Już nie mam, takich tutaj jednorazowych, żeby to sprawdzić. Mówi, no to może to grypa. Prawdopodobnie to jest grypa, mówi tak. No w tej chwili to zapalenie skrzeli. Także dostanie pan antybiotyk. Także uśmiałem się setnie. Tłumaczył się biedak, że to wcześniej, kiedy się poszło, się kichnęło, to nawet lekarz już na progu mówił, że to jest koronawirus, trzeba do szpitala natychmiast i tam ta izolacja i 2-3 tygodnie nie powinno się tam w ogóle wychodzić i tak dalej, izolacja najlepiej zamknąć i gdzieś tam osobno w klatce tego tak się. No nic, w każdym razie tak kamratom tutaj mówię troszeczkę bajdurze na te tematy. No całe szczęście wyszedłem, no bo chorym to nikt nie chciałby być, tym bardziej, że tak samo i uwięzionym, bo no Wojciech, nasz lider kamracki, oczywiście obecny. I są różne dywagacje, tam niektórzy nawet w tych live'ach na The Live sugerowali, że to może być jakaś ustawka, no ale chyba nikt by logicznie myśląc z Państwa i wśród kamratów, logicznie myśląc, nikt by chyba nie chciał na pół roku iść do tiurmy. Dodać no, do więzienia, tak jak Wojtek w tej chwili jest i cierpi na pewno. Ja tak jak mówiłem, byłem tylko krótko przetrzymywany tutaj w Kanadzie i wiem, że niecały tydzień czasu, też nielegalnie, też kiedyś, nie wiem czy wspominałem, kiedyś może opowiem jak to działa również w Kanadzie, wymiar takiej niesprawiedliwości. No ale jednak mnie po 7 dniach doszli do tego, że jednak przetrzymywania w areszcie doszli do tego, że zostałem aresztowany niesłusznie i mam prawo do ubiegania się o niesłuszne moje uwięzienie cały czas. No ale tak chyba kiedyś wspominałem już kamratom, że po prostu mogę się ubiegać o niesłuszne aresztowanie i przebywanie, no 6 dni, tam było niecały tydzień, przetrzymywanie mnie nielegalne,
mogę ubiegać się o odszkodowanie, to dość spore, ale o dziwo żaden adwokat się nie chce tego podjąć. Mimo że przedstawiam sprawę, że jak to wyglądało, że to absolutnie było. Mam zresztą zaświadczenie, dokument sądu. Sąd przyznał, że to było nielegalne zatrzymanie i uwięzienie. Także sąd pokazuje ten papier, tak, wszystko się zgadza, ma pan absolutnie tutaj słuszność, wygrano i tak dalej, ale my się nie chcę podjąć tego. Nie chcę podjąć. No, także na takim moim przykładzie, kamraci, widzicie, jak to wygląda, że prawo jest, ale sprawiedliwości nie ma. I to na całym świecie. Obojętnie, czy to jest Bangladesz, czy te Stany Niesprawiedliwości Zjednoczone, sprawiedliwości nigdzie nie ma. Tak. Także z nowości, no cóż, z nowości to jest fajna taka rzecz ostatnio, trochę humorystycznie może, no bo cała ta szmatławy te media się rozpisują, jak to Chińczycy wysłali balon szpiegowski, który przeleciał od Alaski, cała Alaska to jest olbrzymi obszar. Przyleciał sobie, mimo że tam ponoć te wyrzutnie są nakierowane, tam, że tam mucha się nie, te obronne wyrzutnie przeciwrakietowe, się mucha się nie prześliźnie, a tu nie mucha, tylko taki, on ma ile tam, chyba 60 metrów wielkości, wysokości ten balon, który jakoby Chiny specjalnie wypuściły, niby to meteorologiczny, ale to w zasadzie szpiegowski, bo on wszystko tam dokumentuje. Jakby tam nie mieli tysiące satelit szpiegowskich, których mogą z dokładnością tam do kilku, do no, 10 groszówkę mogą sfilmować, czy tam ma orła po drugiej stronie, czy nie. A tutaj balon, który tam leci na wysokości, nie wiem, 40 km chyba, czy leciał, czy na tego, to i taki widoczny był, nikt go nie mógł zastrzelić po prostu. Przeleciał tu minister obrony, ty ministra chyba obrony, bo to jest baba. W Kanadzie się bardzo się uniosła, jak się najpierw uniosł się Stany Zjednoczone, Biden, czy tam jak on się tam nazywa. Różnie go tam nazywają. A uniósł się tak samo, to po tym tutaj kanadyjska minister obrony też się tam uniosła, że to nielegalne, że nie wolno, że absolutnie, no ale to wszystko po czasie. A przyleciał nad całą Alaską, przyleciał nad Kanadą, jest jednym, drugim państwem największym na świecie obszarowo. No i przeleciał prawie na całe terytorium USA. Tam się zastanawiali, co z tym fantem zrobić. Mówili się, tłumaczyli, że nie, no, nie można go zestrzelić, bo to może spaść tam na obszary zaludnione. No i wtedy będzie klops. Także poczekali aż tam nad ocean znalazł się ten balon i go wtedy zestrzelili. Także no, historyjka kabaretowa niesamowita. Natomiast pokazali, jak działa ten, że nawet się mucha tam się nie prześliźnie. Okazuje się, że taki wielkolud bez problemu się tam prześliznął przez te ucho igielne tutaj obronne całej Ameryki Północnej. Tak, no to było trochę tak na wesoło, a teraz niestety bardzo smutne wieści z Turcji dochodzą. Dzisiaj podano, że jest 6 tysięcy już ponad ofiar tragicznych tego trzęsienia ziemi, które nawiedziło przedwczoraj bodajże, tak? I kilkadziesiąt tysięcy już jest rannych. Ich rannych jest. No, tu się nasuwa taka znowu spiskowa teoria, bo wiadomo, że to trzęsienie głównie nastąpiło w Turcji. Tam najwięcej jest ofiar śmiertelnych i
zniszczeń, około całkowicie 6 tysięcy domów, wieżowców zostało kompletnie zniszczone, meczetów, innych muzeów i tak dalej. I jest taka teoria spiskowa, że to jest jakoby związane z tym, że Turcja nie zgadza się na przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO. Ja wszystkie teorie spiskowe, które dzieją się obecnie i są uważane za spiskowe teorie, po jakimś czasie okazuje się, że to nie są tylko spiskowe te teorie, ponieważ wywoływanie trzęsień ziemi to nie jest żadna nowość, to wcześniej już panowie geo i panie te również, no ale w mniejszości tam powiedzmy, geoinżynierii wypowiadali się, że absolutnie można robić i zresztą były robione, podejmowane przy pomocy podziemnych wybuchów nuklearnych i były wywołane tak samo przez Rosję, przez Francję, przez Stany Zjednoczone, cała masa. A technika poszła naprzód i można w tej chwili, są różne sposoby inne, żeby to zmieniać. Także te programy, taki LOF, czyli to się nazywa Low Frequency Array, także to chyba nazywa tablica o niskiej częstotliwości, czyli program wysyłania fal elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości. Jeden bardzo taki tajny program, LOF, który nawet ciężko w tej takiej popularnej Wikipedii znaleźć jest. Także coś na ten temat, coś w trawie, tak się wyrażę, piszczy. Skoro można wywoływać trzęsienia ziemi, dlaczego nie wywołać w Turcji czy w Syrii? Szczególnie w Turcji, która właśnie tu jest tym obiektem, takim celem, takim targetem. Dlaczegoż nie? No oczywiście przeciwnicy tutaj tej teorii mówią, że tam to jest obszar sejsmiczny, który tam od setek lat są trzęsienia. Oczywiście tak. Tylko akurat to się zbiegło w tym czasie, kiedy właśnie się zbiegło o to, co właśnie wcześniej mówiłem. I taka jeszcze ciekawostka, że tutaj momentalnie idzie chyba ze 40 krajów pomoc do Turcji, że tutaj dobre NATO, dobry Zachód pomaga, a Syrii jakoś nie, no bo Syria jest znielubiana przez NATO i mówi o nich tam Rosja im pomaga, nie? Także kamraci, drodzy Państwo, tak z mojego punktu widzenia to wygląda. Tak, sobie jeszcze tutaj trochę sobie zanotowałem, sobie jeszcze poruszyć. Tak, w tej chwili jeszcze taki temat, który mnie też bardzo, bardzo absorbuje. Mianowicie ta niedobra Rosja, która tam niszczy, napada, bombarduje obiekty cywilne i ludzie giną. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że w poprzednich tych wojnach i konfliktach i tak dalej, od czasu II wojny światowej, a nawet II wojny światowej, to, bo w pierwszej wojnie światowej wiadomo, no to głównie żołnierze ginęli, czyli te służby mundurowe. Cywili też cała masa, ale ten stosunek był, później się zmieniał na to, że cywili więcej ginęło w czasie II wojny światowej i później w tych wszystkich wojenkach, konfliktach, które szczególnie wywołane przez Stany
te Zjednoczone, szczególnie taka Kambodża. Powiedzmy, nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Kambodży, to są oficjalne dane, Stany Zjednoczone trzykrotnie więcej zbombardowały, przepraszam, w Indochinach, nie tylko w Kambodży, w Indochinach, a więc te kraje Kambodży między innymi, zbombardowały, zużywają trzykrotnie więcej bomb niż zużyli w czasie II wojny światowej. W czasie II wojny światowej trzykrotnie więcej. Także to coś mówi i do tej pory spotyka się cała masa ludzi w Wietnamie, w Kambodży, w Korei, którzy chodzą bez, ma, nie, mają urwane kończyny, czy to nogi, czy ręce. Wskutek wybuchów do tej pory te po prostu bomby, te niewypały wybuchają. I wracając tutaj do tego konfliktu, bo to nie uważam za wojnę w dalszym ciągu, chociaż niektórzy mówią, że to jest wojna. Wojna nie tak to wygląda. Wojna, że były stosunki dyplomatyczne utrzymywane i tak dalej, przesyłane wszystkie transakcje finansowe, nosiki energii, gaz, ropa, przesyłana prąd, a po prostu tutaj jest nawalanka. Po prostu to jest konflikt specjalny, tak jak od początku był, który miał za zadanie ochronę ludności rdzennej rosyjskiej, która znajdowała się na tych terenach południowo-wschodnich części Ukrainy, Krym i te trzy republiki, które w tej chwili po referendum jest włączone do Rosji. Tak, ale wracając do tych właśnie, że prasa, że więcej ginie w tej chwili żołnierzy, tak jak strona ukraińska mówi, że nawet ginie tam, oczywiście to można wziąć z przymrużeniem oka, 5 tysięcy po obu stronach konfliktu i Rosjan i Ukraińców. Ale to po prostu są wojskowi, są żołnierze. A tu mówi, że jakaś tam bomba trafiła. Tam wczoraj czytałem w wiadomościach tych mass mediów, że trafiła w jakiś tam blok i jedna osoba zabita, 3 osoby ranne. A więc to taki ewenement jest w stosunku do liczby tych żołnierzy. A dlaczego? No znowu się tutaj taka przewija sprawa żywych tarcz. Sprawa żywych tarcz. To znaczy, mnie to przypomina troszeczkę. Kiedyś nie wiem, czy kamraci, drodzy Państwo, szanowni Państwo, znacie sprawę Lusitanii. Statek to był statek wielkością transatlantyk brytyjski, należący do Anglii, który w roku 2000, a przepraszam, to było, jest, XX wiek, 1915 u wybrzeży Irlandii, kiedy wracał ze Stanów Zjednoczonych z Nowego Jorku, chyba bodajże, do Liverpoolu, do Anglii. I nastąpiła katastrofa wskutek po prostu zniszczenia przez niemiecką torpedę. I co, ta sprawa jest, znaczy więcej jest na temat Lusitanii w Wikipedii, powiedzmy po angielsku niż po polsku. W polskim troszeczkę jest mało, no i tak się też tam jest, najważniejsze jest to, oczywiście tam takim półgębkiem dodane, że statek ten, mimo że był statkiem pasażerskim, tam było około 2200 pasażerów, na tym to chyba włącznie z załogą,
przewoził materiały wojenne, materiały militarne. Głównie, no to w samej Wikipedii właśnie pisze, że 4 miliony naboi karabinowych przewoził. Coś tam 3,0 coś ileś kaliber. No mało ważne, w każdym bądź razie przewożone były te militarne historie i po trafieniu tej torpedy, to była wtedy wojna. Wtedy wojna była, wiadomo, tam pomiędzy Niemcami, Anglią, Francją. I te naboje, i oprócz tego naboje właśnie co było? Były dwie ekspedycje potężne, które w 1990 chyba 9 rok i 2018, a więc stosunkowo niedawno, próbowali ustalić, co było przyczyną zatonięcia tego statku Lusitanii, bo pierwsza eksplozja, która nastąpiła w części dziobowej, ona jakby nie zniszczyła absolutnie tego statku, tam były te grodzie wodoszczelne, które nie pozwalały na zatonięcie, tylko nastąpiła potężna eksplozja w części środkowej, gdzie w części ładownej statku i były przeprowadzone eksperymenty, że w ogóle nie ustalono. Prawdopodobnie był to kocioł, ale to też naukowcy mówią, badacze, że kocioł ten parowy, to sparo, gdyby ten wybuch, prawda, to by tak by nie zniszczył, że w ciągu taki potężny wielkości Titanika, 200 chyba 30 metrów miał długości ten statek, zatonął w ciągu 18 minut. Było mniej więcej porównanie, no tutaj też 1200 na Titaniku zginęło chyba 1500 pasażerów, tu zginęło około 1200 pasażerów w ciągu 18 minut. Titanik bardzo pomału się zanurzał i kilku godzin, natomiast tutaj 18 minut. Także. Co było przyczyną? Wiadomo, że ta druga ekspedycja przez amerykańskiego badacza wykryła, przeszli przez burtę statku, wycięli, puścili robota, znaczy, i znalazł tam jeden tylko nabój, ale było tam zdjęcia, cała masa, to wszystko, czyli to prawda, 4 miliony tych pocisków przewoził, a właśnie wracając do tej sprawy żywych tarcz, po prostu, czyli już od dawna, dawien dawna, było po prostu ludzie niewinni, pasażerowie, cywile stanowili taką osłonkę, barykadkę, nie strzelajcie, bo my jesteśmy, nie bierzemy udziału, to są dzieci, starcy, kobiety, a więc takie trochę na litość. I chociaż przed wyruszeniem tego statku Lusitanii były ostrzeżenia, każdy pasażer podpisywał zobowiązanie, że wchodzi na ten statek, wiedząc o tym, że ten statek znajdzie się w sferze wojennej, w sferze II wojny światowej. Także proszę Państwa, pasażerowie wiedzieli, z tym, że nie dodali do tego, że rzeczywiście tam były przechowywane, przewożone właśnie materiały wojskowe i materiały wojenne i przede wszystkim amunicja, że musiało być oprócz tego jakieś właśnie, no ale to wybuch, no trudno powiedzieć, że ile prochu tam było, żeby rozwaliło ten statek w drobiazgi prawie gdzie w ciągu 18 minut, potężny, no i zatapialny, tak jak Titanic, teoretycznie okazuje się, że poszedł na dno. Tak samo w tej chwili dzieje się podobna sprawa żywych tarcz, ja to inaczej nie mogę nazwać, gdzie rakieta rosyjska leci, powiedzmy, która, przecież tam są bardzo dokładne parametry, tam z dokładnością do
do metra, powiedzmy kilku metrów, trafia taki pocisk rakietowy namierzany GPS-em, często satelitą, po prostu i trafia w jakiś obiekt wojskowy, po prostu, bądź jakieś mające znaczenie energetyczne, powiedzmy, jakieś tam urządzenia, które przesyłowe, a zostaje zniszczony. I Ukraińcy się chwalą, pokazują zresztą, że części tej rakiety zostały strącone, tylko te opadające części rakiety spada właśnie na taki budynek, czy na szpital, czy na inne historie. Dlaczego? Się pytam również, dlaczego te wyrzutnie, które obronne, które przeciwrakietowe, są umiejscowione właśnie w miastach, gdzie logiczne jest, że jeżeli wystrzeliwuje się taki antypocisk, antyrakietę, to wiadomo, że ta rakieta w dalszym ciągu gdzieś spadnie, tak jak wcześniej co mówiłem o tym balonie po prostu meteorologicznym z Chin, gdzie USA bało się i Kanadę, no Kanada to w ogóle to nie wiedziała, to jest kraj rozbrojony, który jest całkowicie pod parasolem nuklearnym tylko Stanów Zjednoczonych, dlatego to w Kanadzie wojska nie mamy, jest ochotnicze, to takie za przeproszeniem, trochę harcerzyki. I nie strącono, tak samo, bo obawiano się, że spadnie to właśnie na budynki mieszkalne i tak dalej. Chociaż to jest bajka dla naiwnych, bo były te miejsca, mieli czas na tym, że są miejsca, gdzie by śmiało ten balon by tam mógł sobie spaść na jakiejś pustyni, czy jakimś miejscu kompletnie bezludnym. Takich jest cała masa w Stanach, w Kanadzie szczególnie. I dlaczego te urządzenia przeciwrakietowe nie są poza miastem? Dlatego, że oni właśnie kryją się pomiędzy tymi budynkami, pomiędzy cywilami. Tak jak z Lusytanią, ci podobnie zastosowali, no nie nazwę, że to nie są ludzie, którzy wiedząc o tym z punktu widzenia, ja nie jestem wojskowym, chociaż trochę tam kiedyś liznąłem wojskowości, będę na studiach, będę na studiu wojskowym, ale wiem doskonale, że przecież obiekt, który leci, czy to samolot, czy rakieta, to ona po prostu, jeżeli przylatuje nad obiektem zamieszkanym, na terenem zamieszkałym, to po strąceniu wiadomo, że spadnie i nawet samą siłą tym, nie musząc eksplodować, a często się zdarza po prostu, że ten ładunek nie eksploduje w powietrzu spadając, tylko po prostu spada i dopiero eksploduje na ziemi. Więc tu widzicie Państwo, takie jest może rozumowanie, jeżeli nie, no to proszę wyprowadzić mnie z błędu. I może jestem laikiem w tych sprawach i tak powinno być, że te wyrzutnie wszystko, czy te teraz zastanawiają się nad patriotami, tymi urządzeniami obronnymi, które mają właśnie strącać odlatujące rakiety i na pewno ich umieszczą w budynkach, w szkołach innych i tak dalej, a później no spada, czy w ogóle zniszczony jest taki obiekt, jeżeli jeszcze Rosjanie tak samo mają satelity i tak dalej, widzą, co się dzieje, gdzie po prostu są ukrywani żołnierze, są środki wojskowe, materiały i tak dalej, i tak dalej. Także w tej chwili patrioty. Tak, także tak wygląda sprawa tych żywych tarcz, według mnie. Także te patrioty, za moment. Kiedyś było, nie wiem czy kamraci pamiętacie jeszcze rok temu, jak się to zaczął, jak się trochę ten konflikt troszeczkę w lutym zeszłego roku zaczął rozszerzać,
No to na to zaczęło, no to jakieś bandaże tam podeślemy, apteczki, jakieś tam maski gazowe, jakieś tam cyrkle, sufmiarki i tak dalej, że to tylko na tego. Później jakieś tam sanitarki, później jakieś tam medyczne historie. No a później ja to nazywam od rzemyczka do koniczka. No i w tej chwili co już leci, lecą czołgi, które najpierw było później te ochronne historie, które miały pomagać medycznie szczególnie, żywnościowo, a później obronnie, a więc antyrakiety, HIMARSy, które tam do 30, do 15 kilometrów, później do 30, później do 50, w tej chwili słyszeć do 150, w tej chwili to wszystko też obronne, tak, to jest obronne. W tej chwili już ma być do 300 kilometrów. No taką odległość mają te hajmarsy sobie tam lecieć w kulki, wysyłać pociski. No wiadomo, gdzie, o co tutaj chodzi. A w tej chwili już nie obronnie, tylko po prostu leopardy. Dzisiaj czytam, że Niemcy w końcu takie przekonywali, Scholz tam niesamowicie się bronił, chociaż wiadomo, że jest zamieszany chyba 300 milionową aferę euro. 300 milionów euro zostało zdefraudowane, on miał w tym korupcyjnych historiach uczestniczył, także mają na jego kwity. No i w końcu z wielką niechęcią, nie chcę, ale muszę, drugi boleczek zgodził się, dzisiaj już są gotowe do wysłania. Niemcy dają przykład. No i wiadomo, że to się tak nie kończy, bo następne są już myśliwce. No takie jak Dziewica oczywiście aleńska. Stany Zjednoczone się bronią z wysłaniem Abramsów, no ale się przygotowują, żeby wysyłać F-16, nie? F-16. O szczegółach tutaj to na pewno kamraci wiedzą, ile to trwa szkolenie takiego pilota czy pancerniaka do Leoparda, do tych czołgów, które miały być wysyłane za aprobatą Niemiec, bo gdyby Niemcy się nie zgodzili, to jest ich produkcja, czołgi Leopardy, to oczywiście żaden kraj nie miałby prawa tego wysyłać. Tak samo Szwajcaria, która tam robi, jak nie taka zarumieniona panienka się tutaj ogarniała od ludzi, którzy chcieli ją tam nagabywać na jakieś tam małe kiprokwo, takie małe, nie mogę tego powiedzieć, na takie małe rendezvous. A w końcu się zgodziła, tak, w tej chwili już całe NATO rusza. Także proszę Państwa, jeżeli zaczną Leopardy posługiwać się tak zwaną pociskami brudnymi, czyli zawierający rdzeń uranowy, a więc pociski radioaktywne, które skażają teren po wystrzeleniu. No to jak myślicie, kamraci, jak myślicie, jak myślą Państwo, jak to się zakończy? Jak to się zakończy? Dlatego ja jestem niezbyt optymistyczny. Nie jest zbyt optymistyczny w tym zakresie. No dobrze, jeszcze chciałem jeden taki temat poruszyć, mianowicie wybory. Ja osobiście, wybory polskie oczywiście, wybory samorządowe i wybory parlamentarne. Ja osobiście nie wierzę w możliwość wygrania antysystemowych ugrupowań, przedarcia się przez tą
prawie linię, przez którą po prostu przeżyć się moim zdaniem nie da. No, szanuję poglądy Wojtka, Marcina, którzy namawiali nas i no, w tej chwili to dość mocno ucichła ta sprawa do zakładania stowarzyszeń w celu odbijania Polski od dołu, a więc wójt, sołtys, burmistrz, prezydent, a więc samorządy, no i następne posłowie, senatorowie, a więc wybory parlamentarne. Ja osobiście, tak jak mówię, jestem sceptyczny do tego, bo no, mam ku temu powody, choćby na przykładzie faktów, że wybory samorządowe, bodajże, który to był 2014 rok, były oficjalnie sfałszowane, co potwierdza w tej chwili opozycja, staje okoniem, tak się wyrażę, no pseudo ta opozycja oczywiście, to jest jedna ta sama banda, a wspólnie z PiS-em i pozostałych, banda czworga, to jest banda pięciorga, tam jeszcze są jeszcze odpryski jakieś, ale to wszystko jest jedna ta sama banda. Ja powtarzam, że na 460 posłów jest tylko pół posła i to jest pół posła Brauna, z tym, że nie wiem, jak, która część Brauna jest ta patriotyczna Polska. Czy ta górna, która gada, czy ta dolna, która tam gdzieś idzie i coś tam robi. Także nie wiem, która połowa akurat. Nie ma. Wszyscy won, tak jak Cejrowski powiedział, nie jest moim jakimś tam fanem, ale chłop jednobry powiedział, wszyscy kompletnie won. Także 2014 były sfałszowane, a w tej chwili ta opozycja, pseudoopozycja, te całe 2,50 tego kostka całego hachmęciarza, głównie. I mówią, że ponieważ w ustawie właśnie w tej chwili w Sejmie jest procedowana ustawa zmieniająca ilość komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach, to opozycja oskarża PiS, że wybory będą sfałszowane, bo wcześniej PiS fałszował. To są słowa tych gosków. Także powtarzam, tylko cytuję. Także sami się przyznają. Aha, a jeszcze ta słynna nasza, no nie nasza, wasza, to nie jest moja absolutnie. Nie chcę tam mieszać się z tym całym bagnem. Konfederacja, sami widzicie Państwo, jak się odbyły prawybory w Krakowie, w Legnicy. Odsyłam do źródeł, nie będę tu w tej chwili. Są wideo, są chyba tam Szymek nawet też filmował, może nie jestem pewien, ale być może. Ale są wideo po prostu, jak się odbywały te prawybory w Legnicy i w Krakowie. A więc kupa śmiechu, no z przewagą kupy. No z przewagą kupy. Tak, co tam. Także proszę Państwa, Konraci kochani, jeżeli mamy odbijać od dołu, to co w tej chwili jest robione? Co w tej chwili jest robione? Ktoś mi powie, a co ty tam, chłopie, Sawek siedzisz, co ty tam w Kanadzie lulki palisz sobie, te hulanki i swawole, a tutaj my musimy zapierniczać. Tylko, że w tym kierunku się nic kompletnie nie robi. Nic już dawno powinno być stworzone, przynajmniej wśród nas. Proszę Państwa, kamraci kochani, listy mężów zaufania, członków komisji wyborczych i powinno być to zgłaszane. Ja tego całego babcie Maciaka, czy jaką tam zwołał tego wieszcza, proroka z Wrocławka, niezbyt
darzę sympatią, chociaż chłop w 90% mówi to, co każdy Polak chciałby mówić i usłyszeć. Mówi bardzo sensownie, podaje fakty inne i tak dalej, ale on idzie do przodu. Do przodu. On rzeczywiście po całej Polsce te komisje tworzy, po całej Polsce tworzy. No przepraszam, tak się rozgadałem, że wypadł mi mikrofon. Przepraszam, kochani. I jego ruch się rozrasta. Nie wiem, trudno mi szacować, ale wydaje mi się, że jest tam już około 100 tysięcy ludzi gotowych, żeby coś oddolnie zrobić. Jeżeli u nas się coś robi, to pochwalmy się tym. Pochwalmy się. Ale moim zdaniem, to jest takie, no, może nie będziecie, może jak to mówili, będziecie na mnie wieszać psy, ale po prostu ja mówię prawdę, nic kompletnie nie słyszę, żeby coś się w tym kierunku działało. Czy tylko Wojtek, który tutaj był, to by walnął pięścią w stół, no i mówi, no rób mi coś do jasnej anielki, nie? No. No tak, trochę tak niezbyt dobre moje takie odczucia. Podzieliłem się z wami, no ale ja nie lubię trzymać w sobie i nie chcę być fałszywym człowiekiem i głosić tylko to, zgadzać się tak, co inni powiedzą. Jeżeli coś nie, to tak samo mówię to twardo. Samym milczeniem, samym protestem tylko, tak jak no dzisiaj oglądałem, powiedzmy, oglądałem tę manifestację przeciwko Warszawie i inwigilacji, to jest na kanale Szymka, no to tam było garstka ludzi. No fakt, że zostało to przełożone na 6 marca, no ale oczywiście znalazł się poseł Braun, przyszedł tak, przechodził z bagażami po prostu, czy tam z bagażami przechodził i znalazł się na tym, wygłosił parę takich bęczucznych zdań, no przede wszystkim, że tylko z Konfederacją, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem, jak to kiedyś było w tym sloganie. Także proszę Państwa, nie dajmy się zmylić na fałszywych ludzi. Ja akurat czekam po prostu. To, że poseł Braun jest w połowie porządku, to nie uprawnia mnie do tego, żeby powiedzieć, że ten człowiek, skoro mówi, że tylko z Konfederacją, to nie są moje słowa, proszę sprawdzić na dzisiejszym live'ie, na dzisiejszym filmiku u Szymona, jego słowa. Tylko Konfederacja się liczy. Nie mówi, że tylko ja i patrioci, korona polska i tak dalej. Nie, tylko Konfederacja. No. Co jak było wcześniej z Wojtkiem, z naszym ruchem, gdzie po prostu z dalekim łukiem omijał. A tak a propos, to poseł Braun był na marszu To nie nasza wojna. Wspaniałym mnie kilka razy pierś rozrywała wzruszenie, kiedy widziałem moich rodaków, moich kamratów, wielu, których osobiście znam, maszerowali w tym marszu, no ale zabrakło właśnie tych pitoni i innych i tak dalej, nie? Którzy obawiają się za patriotów, tych Braunów i innych i tak dalej. To nie nasza wojna, bo to jest ich wojna, tak. Bo to jest ich właśnie wojna. To co gadają, co mają w ustach, to chyba to nie jest to. Bądźmy ostrożni. Po czynach ich poznacie. Nie jestem
katolikiem, chociaż kiedyś byłem, no tak jak, nie wiem, 90 chyba procent w Polsce było uznanych za katolików. W tej chwili jestem wierzącym głęboko w Boga, absolutnie w Jego moc, w Jego sprawstwo, ale te wszystkie medaliki inne i tak dalej, powieszani Maryjkami i tak dalej w klapach, no to za przeproszeniem to jest, to nie jest to. To nie jest to. To są, w poczynach ich poznacie. Tak pisze w Biblii. I tak jest w życiu. Nie sama gęba, która gada, tak samo i mnie możecie w tej kamracie państwo zdefraudować za niektóre moje jakieś tam wypowiedzi. No ale po prostu ja staram się robić tak samo to, co mówię, tak samo staram się robić w życiu. Chociaż wielokrotnie to było po prostu dla mnie bardzo niewygodne, ponosiłem konsekwencje, znalazłem się między innymi poza granicą kraju, to jest 37 rocznik leci, bo w kraju nie mogłem nic wywalczyć, chociaż tego, chociaż gdybym przeszedł na drugą stronę, by było całkiem nieźle, ale nie, ja nie wiem, jak to się mówi, nie wyparzono buźkę. I żeby utrzymać rodzinę, żeby bo rodzina się dla mnie głównie liczyła, żeby zapewnić moim dzieciom, moim rodzinie jakiś standard porządny, żeby mogli żyć, poczuć się ludźmi w miarę wolnymi, w miarę niezależnymi finansowo, to udało mi się to zrobić. Kosztem moim, kosztem Polski oczywiście. Ja wielokrotnie, codziennie, nieraz już za się broniła, jak wspomniałem, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, którzy odchodzili, a nie mogłem pojechać. Były takie akurat historie, że nie mogłem się ruszyć na pogrzeb pojechać, czy na jakąś ważną uroczystość. I mnie zapraszali. No, to są stare dzieje. Tak, proszę Państwa, kamraci, tak wracając do tego utworku mojego, który na początku zaaranżowałem. Troszeczkę taki aranżacja tego utworu Dźwięk Ciszy, gdzie jest cisza. Zakończyłem to właśnie, bo do tanga trzeba dwojga, a tu w tym wypadku, żeby coś ruszyć w Polsce, to nie dwojga. To jest tylko taka przenośnia moja muzyczna w tej takiej improwizacji muzycznej, że potrzeba jest masę rąk, masę głów, masę serc, polskich serc. A zakończyłem, no bo nie mam powodu do radości, nie ma powodu. Będzie radość, będzie kiedy Wojtek wyjdzie, kiedy zacznie cementować to wszystko, tylko nie to wszystko. Na razie powodów do radości nie mam. I tego, co się dzieje tam na wschodzie, to w każdej chwili może się przerodzić w takie coś, gdzie nie będzie nikt w stanie utrzymać. Chociaż jak to się przerodzi, to mówiłem na poprzednim swoim takim wywodzie, że jedna atomowa, druga atomowa nie będzie już Lwowa, miasta Lwowa, tak jak kiedyś była piosenka, nie? Z czasów studenckich pamiętam. A także, kochani, zakończę to pieśnią, która się nazywa Być bliżej Ciebie, Boże. Ta melodia była grana, ten utwór. Są świadkowie, ale to nie jest zupełnie potwierdzone, bo niektórzy mówią, że słyszeli inną melodię.
w czasie, kiedy ginął właśnie w 2012 roku, tonął ten statek Transatlantyk Titanic. I orkiestra do końca grała, cała orkiestra zginęła zresztą, ale do końca grała i właśnie na koniec tą melodię zagrała. I ja wierzę, że to jest w tej chwili dla mnie smutne, tragiczne, ale może zła kolejność. Ja powinienem ten utwór, który na koniec chciałem Państwu zadedykować w moim wykonaniu. No, taki starczy głos, nie mam młodych głosów, żeby tutaj w Kanadzie mi to zaśpiewali po polsku. Ten utwór, Być bliżej Ciebie Boże, chcę. Powinienem dać na początek, a to dać na koniec, gdzie to tanka potrzeba i tylko dwojga, ale więcej. Tak, no ale tak się złożyło akurat. Fajnie, będę kończył, bo maksymalnie mogę tutaj wysłać do godziny czasu. Także trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że się spotkamy. Planuję, jeżeli się nic nie zmieni, no to planuję na wiosnę, tak jak bociany przylatują na wiosnę. Także ja postaram się też przylecieć do mojej ojczyzny, do mojej Polski. No ale jestem już taki trochę stary bocian, podstarzały. A to już i skrzydła nie takie, to mi troszeczkę to może zająć dłużej. Czy wielkiej narodowej, niepodległej Polsce. Mam nadzieję, że taka będzie kiedyś, w przyszłości. I oczywiście śmierć wrogom Polski, śmierć tym, którzy tę Polskę chcą zniszczyć. Cześć. Przez noc w
Tobie niech siły ma i w Tobie moc. Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok, niechaj mnie szerzy Twój, o Panie, wzrok. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. Być bliżej Ciebie chcę, to me pragnienie czuj, bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój. Promieniem słońca Bóg odblaskiem zórz, po nocy krętych dróg i strasznych snów. Przyjm, Panie, wdzięczny śpiew za Twoje ciało krew. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój. Przyjm, Panie, wdzięczny śpiew za Twoje ciało krew. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.